Siemano, kolano, witam was w grze, w której rozwalimy to auto. Spójrzcie, wyjeżdżamy właśnie i to, co zaraz zobaczycie, przejdzie do historii tego kanału. Let's go! Aż zwątpiłem na początku, co tam będzie. Patrz, jak się rozpędzamy i zaraz wyskoczymy. To jest skocznia normalnie auciarska. Jest narciarska, to jest auciarska. Let's go! Leć! 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 Jest! Udało nam się, patrzcie, jak doleciliśmy. O, jeszcze w ścianę walniemy. Spójrzcie, co się stało z tym autem. Czy wy to widzicie? I czy on może jeszcze jechać? Nie, nie, już nie może, słuchajcie. Całe auto zostało zgniecone w pół. O, już jest całe. Pomyśleliście sobie: Wojtek, ale ty masz słabiackie auto. Otóż nie, mam też lepsze auta, dlatego weźmy sobie. Co tutaj mamy? Okej, jakieś wyścigowe. Dobra, załadujemy wyścigowe jakieś autko i zobaczymy, jak ono sobie da radę. Patrzcie, wow, co jest? Jesteście gotowi? Rozpędzamy się. Dobra, zobaczymy teraz, co się stanie z tym autą. Wow, ono już wyskoczyło. Ono już wyskoczyło, jeszcze nie dojechaliśmy, ono już wyskoczyło. Ja nie wierzę, nie dało rady nawet wyskoczyć. Dobra, jeszcze raz, przepraszam widzowie, ono jest za szybkie po prostu. Czy ono tutaj, czy to jest nitro jakieś? Dobra, dajmy rozpędzić się temu autku, dobra. Uwaga, 3, 2, 1, musicie teraz zostawić oczywiście subskrypcję, jeżeli chcecie, żebym ruszył. No, mordeczko, masz teraz na to 3 sekundy, jeżeli jeszcze nie zostawiłeś, bądź nie zostawiłaś. 3, 2, 1, no i ruszamy, jazda! Dobra, teraz nam się uda, teraz nam się uda, ale jedziemy. Ale Wojtek, Wojtas jedzie. Patrz, jak rozpędzone. Ale strzela z wydechu. To jest maksymalna prędkość, już nie można szybciej. Boom! Dobra, zobaczymy, czy wyprzedzimy. 200 metrów około. Ej, patrz, jak ładnie wylądowaliśmy. Dobra, rozpędźmy się jeszcze bardziej i wjedźmy jeszcze raz w tą ścianę. Boom! Okej, to było mega mocne. Moi drodzy widzowie, na końcu tutaj umieściliśmy jeszcze takie kamienie, więc jak będziemy wyjeżdżać, to w nie uderzymy. No ale to również czas, żeby zmienić sobie autko, więc mamy tutaj jakieś Hiroshi SB, nie wiem, co to jest, ale wygląda potężnie, patrzcie. Weźmy sobie takie właśnie i zobaczymy. Ja nie mogę, jak to się ładnie prezentuje. Jaki odgłos ma, dobra. Dobra, uwaga, musimy tutaj troszeczkę zwolnić, bo nie chcemy zrobić tak jak wcześniej. I uwaga, 3, 2, 1, jedziemy. Ciekawe, czy będzie szybszy od tego poprzedniego auta. Ciekawe. Jest szybsze, jest znacznie szybsze. Dalej pojedzie, pojedzie. Boom, wyrzucone. Ej, nie polecie. Wow, wszystko się rozwaliło. Dobra, teraz patrzcie, jak w skały uderzy. W skały, nie, nie trafiło. Widzowie, spójrzcie, co z tym autem się stało. Nie trafiłem w te kamienie, które położyłem dosłownie przed chwilą. O lol, dobra, to była masakra. Ej, a może mamy jakieś auto takie terenowe? Są auta terenowe. Dobra, w takim razie bierzemy terenowkę najlepszą, jaka jest tylko. Dobra, zastąp obecny i zobaczymy, jak poradzi sobie auto terenowe w takiej wyskoczni. Więc podjeżdżamy sobie tutaj na spokojnie. Dobra, ta gra jest przekozacka. I zaczynamy, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jeżeli chcecie więcej tej gry, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, a zagram również w inne mapy w tej grze i zobaczymy, jak inne sobie auta będą dawały radę. Dobra, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Bum! Ej, póki co jest dobrze, póki co. Ojojojojoj. Ja, ja. Jest, 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 daliśmy radę. Dobra, tyłem jadę. A, dobra, nie mogę tyłem jechać. A, zatrzymałem się praktycznie. Dobra, to auto dało radę, ale spójrzcie, mamy tutaj też autobus. Autobus, jakie mocne autobusy. Dobra, autobus zeberka. Dawajcie, autobus zeberka. Dawajcie, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Zebra to tours. Nice, dobra, ruszamy tym. I uwaga, ciekaw jestem, co się wydarzy. Takim autobusem zjeżdżać. Widzowie, czegoś takiego jeszcze nie było. Dobra, słyszycie, jak on się rozpędza? Słyszycie? To wygląda, jakby miał zaraz wybuchnąć. Ej, coś wybuchło właśnie. Patrz, patrz. Jedzie, 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 jedzie. Jest, dobra, i teraz w kamienie. W kamienie, w kamienie, traf w kamienie. Traf w kamienie. Jedź w lewo, dobrze, dobrze, dobrze. Wow! Patrz na to, co się stało z tym autobusem. Spójrzcie tutaj. Cały przód został rozwalony. Co jest grane? Dobra, ej, autobus to była najmocniejsza
rzecz. Sprawdźmy, jakie są jeszcze pojazdy. O, tutaj mamy jakieś mega mocne autka. Ale czekajcie, mnie ciekawi jeszcze to trójkołowe auto. Co jest gran... Ej, nie, ja chcę trójkołowe. Mamy trójkołowe. O, tutaj jest sportowe trójkołowe. I teraz przetestujemy je. Patrz, jak to wygląda śmiesznie. Co jest grane? Ale śmiesznie autko, dobra. Ciekaw jestem, co się z nim stanie. Ej, ono ma nitro. Mogę wykorzystać to nitro, dobra. To jedziemy z tym nitro, ale śmiesznie się tym steruje. Ej, to jest bardzo szybkie. Nie! Co jest grane? Ja nawet nie ruszyłem. Dobra, muszę troszeczkę uważać w takim razie, bo tym autem się troszeczkę trudniej steruje. Dobra, stop. I uwaga, próbujemy teraz tutaj wyrobić. Uwaga. Jedziemy. Nitro. Nie ma nitro z Arndt. Okej, okay. Jak to użyć? Jak użyć nitra? Dobra, chyba nitro w ogóle aktywuje się samo, więc sprawdzimy to teraz. Dobra, podjeżdżamy tutaj i słuchajcie, ruszamy, dobra. Nitro się aktywowało, samo się faktycznie aktywuje. Dobra, nie da się szybciej. I o, ciekaw jestem, co się stanie z tym autem. Patrzcie na to. Bum, udało się. Wow, jeszcze jadę dalej. Dobra, to w takim razie walnijmy w coś. O nie, nie mogę, nie ma koła przedniego. O, ja nie mogę, przednie koło zostało rozwalone kompletnie. Ale to autko było bardzo fajne. Co gdyby wziąć to samo auto z trzema kołami, w sensie ale weźmiemy, zastąpimy je właśnie autkiem z czterema kołami, bo to auto jest mega fajne, tylko że to auto nie ma nitro. A szkoda, dobra, ale musi sobie jakoś poradzić. Słuchajcie, musi sobie jakoś poradzić. Podjeżdżamy, zaraz będziemy jechali również innymi autami, ale teraz zjeżdżamy i zobaczymy, co się wydarzy. Let's go, patrzcie na to, już jest maksymalna prędkość. Łe, to tak mało troszeczkę. Łopo, patrz co zrobię. I uwaga, wow, co jest grane z tym autem? Ja cię kręcę. O ja, współczuję. Współczuję prowadzącemu, nie? Chociaż nikt tego auta nie prowadzi. Dobra, teraz słuchajcie, zajmiemy się najlepszą częścią aut, czyli autami ultra premium. Nie no, to nie ma jeszcze takich aut mega premium, ale ja je mogę wgrać, więc poczekajcie, to sobie je wgram. Ale póki co, przejedźmy się tym, bo to może być mega mocne. Ojejku, już przedni ten zderzak zaraz urwę. Dobra, ja, jesteście na to gotowi? Uwaga. On strzela, jak strzela z wydechu. Jedziemy. Ale pięknie. Ale to będzie szok, dobra. Od lewej jadę. Patrz. Bum. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło, widzowie? Całe auto rozwaliłem, bo walnąłem w ten znak. Całe auto rozwaliłem. Ale gruba akcja. Dobra, jeszcze raz, ale teraz normalnie zjedziemy. Dobra, spróbujmy normalnie zjechać. Zobaczymy, jak daleko zajedziemy. Dobra. Jest 180, 200 dobijemy. Prawie 200 dobiliśmy. Mamy 200. Patrz, jak daleko. Jest! Widzieliście? To był rekord. Oficjalny rekord. Oj, ściana. Ja nie mogę. A to był oficjalny rekord. Ale ja jeszcze raz chcę zrobić coś takiego jak wcześniej. Dobra, bo to było mega fajne. Patrz, jak wyskoczę. Oj. Nie! Wow, w połowę. Auto się złamało na pół. Ja nie mogę, patrz na to. Mamy pół auta. Ciekawe, jak czy gdzieś zajedziemy. O, dzień dobry. Dzień dobry, jestem kto? Ale śmieszne, że wyskoczyliśmy tym autem. Ej, ale w takim razie da się z tego tutaj wyskoczyć, z tego miejsca. Mamy tutaj jakiś klasyczny wóz. Spróbujmy tym klasycznym wozem się przejechać. Jestem... Ło, ja nie mogę, co jest grane. Normalnie mój dziadek tym jedzie, patrz na to. I uwaga, teraz się rozpędzimy, zobaczymy, co z tym autem się stanie. 300 ponad metrów miała tamta wyścigowa. Ej, to jest szybkie! Ej, jakie to jest szybkie! Patrz na to, jakie to jest szybkie! Dawaj, jest! Dobra, jedziemy. To będzie dalej niż ta wyścigówka! 400 metrów! O nie, zaczęło się palić! O nie! Ojejku. Dobra, zajechało bardzo daleko, ale niestety nic z tego auta nie zostało. Widzowie, 400 metrów, mamy rekord pobity, dlatego teraz będziemy starali się jeszcze bardziej pobić ten rekord. O dziwo, no nie spodziewałem się, że wyścigówka nie poradzi sobie. Dobra, weźmy sobie to autko i zobaczymy, jak tym autkiem nam pójdzie. Ale fajnie, ale strzela. Dobra, troszkę zwolnimy. Jedziemy, widzowie. Jedziemy jak zwykle. Rozpędzeni na maksa. Chociaż to auto nie jest jakieś mega szybkie, spójrzcie. Oj, zaraz mi silnik strzeli. Patrz na to.
Łe, to auto jest fatalne. Trzeba zrobić obrót, żeby było ciekawiej. Oj, 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 oj. O, jeszcze jedziemy, patrz na to, to w takim razie wjedziemy sobie w to, tutaj. Patrz, 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 patrz. Yeah, boy. Ale to było piękne, ale strzeliło. Dobra, jakie autka mamy jeszcze do wykorzystania, żeby tutaj rozwalić? Ej, skoro tamto klasyczne auto tak dobrze sobie radziło, to tutaj mamy kolejne klasyczne auto. 400 metrów tamto auto ponad pojechało, więc to mnie mega... Wow! Co jest grane? O nie, rozwaliłem już. Słuchajcie, te auta klasyczne są jakimiś potworami. Patrz jak to się szybko rozpędza. Dobra, uwaga, ja się boję już gazować. Jedziemy. Jedziemy. Ujku, to jest trudno opanować. Ale jedziemy, poczek szybko. Zaraz 200 na godzinę będziemy mieli. Co jest grane? Patrz jak to leci. Będzie jeszcze dalej. Jeszcze dalej, 500 metrów. Jak cię kręcę, widzowie, co tu się odwaliło. To oficjalnie było najlepsze auto. A dawaj. Wow. Nawet nie ruszyłem i auto się już rozwaliło. Ej, spróbujmy jeszcze raz. Patrz jak to się rozpędza, aż normalnie rzuca tym autem. Jo, nie mogę, co jest grane. Ono jedzie dalej, ono jedzie dalej. Da się tym jeszcze kierować. Dobra, w takim razie jedziemy, skoro da się tym jeszcze kierować. Ale jest to bardzo trudne. Nie da się. Co jest grane, dobra. Nie, spróbujemy jeszcze raz, ale powolutku, bo to auto jest mega mocne. Pojechało jeszcze dalej, no ja w to nie wierzę po prostu. Kto by się spodziewał, że takie stare auto będą jeszcze szybsze. Dobra, dobra, i teraz skręcę w lewo, teraz skręcę w lewo, uwaga, 3, 4. Skręciłem w lewo. Leciałem poza świat w ogóle. Patrz na to. Ja nie mogę, ale to się składa, widzicie? Z tego auta nic nie zostało. Dobra, już wiemy, że klasyczne auta są najlepsze. Mamy tutaj coś jeszcze. O, ja nie mogę, patrz, taki mały maluch jakby. Dobra, bierzemy tego malucha, dawajcie. Ja nie mogę, jakie śmieszne. Jo, ale to też ma odgłos. Jakieś odgłosy takie mega portowe. Jedziemy, jedziemy. Ciekaw jestem, co z tym autem się stanie. Czy to auto w ogóle przetrwa? Nie, no nie ma opcji, że to przetrwa. Dobra, zaraz silnik strzeli. Już szybciej nie może. Uwaga. Bum. Ej, no nie wierzę, ono nawet 100 metrów nie przejedzie. Ej, dobra, jedzie, 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 jedzie. Ej, co jest grane? Nie mogę tym sterować. O, dobra. Łe, to auto akurat było mega słabe. Ale tamte poprzednie było niesamowite. Czy mamy tutaj też coś jeszcze tak mocnego? Ciężarówka! Co jest grane? Betoniara, dawajcie betoniarom jedziemy. Betoniarom. Ja myślę, że 500 metrów żadne auto by nie dobiło. Tamta taksuwa już i tak była mega szybka. Dobra, jedziemy betoniarom. Nie, no z tą betoniarą, że to się coś uda. Tej betoniarze pewnie się nawet nie uda wyskoczyć. Dobra, ale spróbujemy. Spróbujemy, tak czy siak. Ej, i tak się rozpędza szybko, zobaczcie. Zobaczcie, co jest grane. 140 km na godzinę. Patrz jak ona daleko leci. O ja. Nic z niej nie zostało. Nic z niej nie zostało, spójrzcie. Ojeju, jeju, jeju. Mordo, mordo, mordo. Betonu na działkę to ci już nie zawieziemy. Przepraszam bardzo, bawiłem się podczas drogi. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz tą ciężarówę. Uja, cysterna. Dawajcie cysternę. Dobra, cysternę postawimy. O kurczę, patrz na to. I teraz mam pomysł. Czekajcie, postawimy sobie też ciężarówkę tutaj. W sensie tą, tą mamy naczepę, więc teraz pojazd sobie weźmiemy. O, właśnie ten. Dobra, bierzemy go. O nie, pomyliłem się, nie, dobrze działa, patrz. Teraz muszę tylko wycofać i to założyć. Dobra, zobaczymy, czy nam się uda. Jedziemy tutaj, żeby zahaczyć tą naczepę. Ej, da się, czy nie? Mamy, podpiąłem naczepę. Trzeba było nacisnąć L. Jedziemy z naczepą, widzowie. Ja nie mogę, co jest grane. Czegoś takiego jeszcze nie było normalnie. Ciekaw jestem, czy tutaj wyjedziemy. Patrz, wyjechaliśmy. Dobra, jedziemy, 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 widzowie. Co się wydarzy, ja już się boję. Czy to będzie ogromny wybuch? No to musi być ogromny wybuch. 100 km na godzinę ponad. Dobra, jedziemy, patrz. Uda nam się. Wyskoczyliśmy. Jo! Dobra, jo, 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 jo. Udało się. Patrz jak jedzie dalej jeszcze. Jedzie dalej. Ja nie mogę. Ała, to bolało, współczuję. Biedna, biedny tir. Ej, jak ja mam teraz tyłem tutaj niby jechać, co? Patrzcie na to, jakie auto mamy. Też jest nitro, więc przygotujemy nitro, właśnie tak. I spójrzcie,
To auto się mega szybko rozpędza. Ja aż się boję tutaj rozpędzić. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Patrz na to. Jak to jedzie szybko. 160 na godzinę. Oj, już szybciej nie może niestety. Ale to może być rekord, widzowie. To może być rekord. Nie, nie, nie będzie. Oj, 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 oj. Ej, jedzie dalej, patrz na to, patrz na to, patrz na to. Walnie, walnie. A nie, wpadł do basenu. Dobra, widzowie, ale to było mocne. Ej, a gdybym uderzył w ścianę, dawajcie, uderzymy w ścianę. Uderzymy w ścianę. A co tutaj jest? Tutaj jest jakiś tor. Ajajaj, ej, ale tutaj jest jakiś tor. Ja nawet nie wiedziałem, że tam gdzieś coś to prowadzi. Czyli mamy kolejne stare auto. Stare, ale jare. Więc jedziemy nim i zobaczymy, czy też da radę tak samo jak tamta poprzednia taksówka. Chociaż znosi go na prawo, nie wiem dlaczego. Nie, no panie, jedź pan, nie, no co to ma być? Mamy tutaj niezłe autko, dlatego tym też sobie wyjedziemy i zobaczymy. Zobaczymy, jaki to będzie zjazd. To będzie nasz ostatni zjazd, widzowie. Bo, o, sprawdźmy od środka, jak to wygląda. Sprawdźmy, jak od środka wygląda zjeżdżanie z takiej wysokości. Ja cię kręcę. Ale spójrzcie, jak dużo bardziej bezpieczne są te nowoczesne auta w porównaniu do tych starych. Przecież te stare auta to by się już dawno rozwaliły. Kompletnie by się zepsuły, nic by z nich nie zostało. A tutaj, no coś, widzicie. Miejsce pasażera jest w miarę nienaruszone. Co jest grane? Ja w to nie mogę uwierzyć. Dobra, widzę. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, łapeczka do góry i napiszcie, czy chcecie więcej odcinków z tej serii i czy chcecie, żebym dodał nowe, lepsze auta. Do zobaczenia. Cześć.